Myślę, że najlepszym pojedynkiem dzisiejszego wieczoru z pewnością była walka Talarek kontra Szymański. Kapitalne zwroty akcji, no jak na filmach Hitchcocka można powiedzieć. Była znakomitą promocją polskiego boksu. No wiadomo, o ile wartość sportowa, ta, która była nie na takim wysokim poziomie, natomiast dramaturgia była ogromna i ona tak naprawdę rozgrzała całą publiczność katowickiego spotka i myślę, że każdy tą galę właśnie zapamięta głównie z tego pojedynku. Mariusz nie bardzo dał sędziemu wybór, dlatego że Mariusz słynie z odporności na ciosy, ale też trzeba odpowiadać na uderzenia przeciwnika, przynajmniej wysoko trzymać ręce, żeby sędzia tej walki nie zatrzymał. Mariusz Wagna mnie osobiście zawiódł tym pojedynkiem, liczyłem na lepszy boks w jego wykonaniu, tym bardziej, że te apetyty wzrosły bardzo po jego dobrej postawie w walce z Arturem Szpilką. Myślałem, że tutaj będzie chciał udowodnić tą sportową złość, pokazać większą wartość samego siebie, miał szansę, nie wykorzystał, no i tutaj chyba największy zawód tej gali. Tytuł dzisiejszej gali to Ostatni Taniec i rzeczywiście mógł to być ostatni taniec dla Mariusza, przynajmniej jeśli chodzi o taniec z aspiracjami do czegoś większego w boksie, bo nie wątpię, że propozycje bycia przeciwnikiem za mniejsze pieniądze i nie w roli faworyta na pewno będą do niego spływały. Jeżeli chodzi o przyszłość Mariusza Wagna, nie sądzę, żeby po tym pojedynku zakończył karierę, tym bardziej, że no, nie znam go osobiście, nie wydaje mi się, że miał pomysł na to, co dalej po karierze sportowej, więc wydaje mi się, że będziemy jeszcze mogli go zobaczyć kilkukrotnie, co najmniej w ringu. Robert Pandrzewski robi postęp z walki na walkę i to, co pokazał dzisiaj z Czujnowym, jest na to dowodem. Pierwsza runda taka rozpoznawcza, właściwie dużo chodzenia, ale spokojnie tę rundę wygrał. Zobaczył co i jak, stanął i właściwie przejął dowodzenie w drugiej rundzie od samego początku i po pierwszym lockdownie to już była tylko i wyłącznie kwestia czasu. Myślę, że takiego scenariusza nie przepowiadał tak naprawdę nikt i ja sam, kiedy zastanawiałem się na temat tego, jak będzie wyglądała ta walka, spodziewałem się wygrania przed czasem Roberta, ale zdecydowanie w późniejszych rundach. To tutaj ta moc po zmianie kategorii, zejście niżej, była tak ogromna i ta różnica dynamiki przede wszystkim, ale też dobrego doboru ciosów do kombinacji, no, sprawiła, że widzieliśmy piękny knockout. Myślę, że cały czas potrzebuje przede wszystkim jeszcze trochę doświadczenia. Jeśli będzie wygrywał, to jest chłopak z ambicjami, który ciężko pracuje. Jeśli będzie wygrywał, to te propozycje będą na pewno spływać. Im większy ranking, to też większe pieniądze i większe szanse na wygraną. Walka na pewno w moim odczuciu nie była przegrana i po prostu tam było jakieś podwójne dno. I dla mnie to jest sprawa oczywista. Na ten temat jeszcze i tak będę rozmawiał z panem promotorem. Szczerze powiedziawszy, po walce Damiana Janaka i po jego komentarzu, no, ja nie do końca się z tym zgadzam, dlatego że rzeczywiście no, Damian zadawał mocniejsze ciosy, ale też te mocne ciosy nie robiły specjalnego wrażenia na Anglika. Anglik zadawał tych uderzeń dużo więcej i wygrywał po prostu runda po rundzie. Dla mnie Damian wygrał 3 rundy, pierwszą i ostatnią wyraźnie i jedną z, już nie pamiętam, którą z tych środkowych rund, także kontrowersji według mnie nie ma. Jestem bardzo zawiedziony, przyznam szczerze, werdyktem sędziowskim pojedynku Damiana Janaka. Wydaje mi się i w mojej opinii, i w opinii kilku osób, z którymi do tej pory rozmawiałem, ten pojedynek Damian bezsprzecznie wygrał. Wiadomo, nie były to duże rozmiary, ale ja wypunktowałem dwupunktową wygraną Damiana właśnie. No, takich rzeczy się nie robi, mimo że jesteśmy krajem bardzo gościnnym, no tutaj nie było pretekstu do tego, żeby Damian tą walkę przegrał.